Panie profesorze, dzień dobry państwu. Ja chciałam tym razem przedstawić informacje takie bardziej zbiorcze, nie detaliczne co do treści nagrań. Raczej chciałabym obejrzeć materiał dźwiękowy, jaki mamy dostępny bardzo ogólnie. I przede wszystkim chciałam wskazać na to, czego tam nie ma lub co zanika. I w związku z tym proponuję, ponieważ zazwyczaj, kiedy mówimy o materiale dźwiękowym ze Smoleńska, mamy do czynienia przede wszystkim z transkrypcjami. A ja bym chciała po prostu teraz być takim przewodnikiem dla państwa w słuchaniu tego materiału. To, co jest nagrane w... Jakoś tak niewygodnie. Przepraszam, będę tyłem do pana profesora. To, co jest nagrane na taśmie, to ma, nagrane jest na czterech kanałach. Pierwszy z kanałów i drugi to są kanały radiowe, czyli po prostu zbierane są te sygnały, które uzyskują piloci i które też należą do mikrofonów, czyli słuchawki, mikrofony pilotów. Trzeci kanał to jest sumaryczny sygnał z całego kokpitu i czwarty kanał zawiera znaczniki czasu. Mac, publikując informacje o materiale, który uzyskano ze skrzynki, skomentował jakość tego materiału, także pierwszy i drugi kanał, czyli te kanały radiowe, są bardzo dobrej jakości, natomiast niezadowalająca ich zdaniem jest jakość trzeciego kanału, tego sumarycznego, tego zbierającego sygnały z kokpitu. Dlaczego tak się dzieje? Nie wiadomo. Jest tylko napisane, że to jest stan czy jakość niezadowalająca. Przepraszam. Sam materiał jest nagraniem, które, znaczy jeśli chodzi o ten trzeci właśnie kanał, on powstaje w wyniku zebrania sygnałów z dwóch mikrofonów znajdujących się na wprost pilotów oraz jednego mikrofonu znajdującego się przy tablicy technika pokładowego. Przy czym jeszcze trzeba tu zauważyć, że pozycja nawigatora w samolocie, w kokpicie jest taka, że również te mikrofony zbierają jego wypowiedzi. Samo urządzenie nagrywające jest w drugim końcu samolotu, umieszczone tutaj. Jeżeli obejrzymy sobie, przesłuchamy cały materiał, który mamy dostępny za pośrednictwem komisji MAC i Anodiny, która zaprezentowała materiał dźwiękowy na konferencji oraz również ten sam materiał przedstawiony na konferencji przez Millera. To jest jedyny materiał, jaki mamy dostępny, ale ponieważ został przedstawiony przez osobistości mające jakąś rangę w jako przedstawiciele instytucji państwowych, ja uznałam, że powinniśmy traktować ten materiał jako poważny. W związku z tym, w związku też z tym, że nie mamy dostępu do innego materiału, chciałabym zwrócić uwagę na to właśnie, co się dzieje z tym materiałem. Trzy rodzaje efektów, które wynikają z niewątpliwie obróbki materiału, jaki został przedstawiony. Obróbki gdzieś na trasie pomiędzy realnie powstającym materiałem rejestrowanym a produktem przedstawionym dalej.
Po pierwsze zniekształcenia. Mamy wypowiedzi zarówno zwierzy, jak i wypowiedzi pilotów, których po prostu nie jesteśmy w stanie odczytać. Nie wiadomo dlaczego, albo wydają się bardzo przyspieszone, albo sprawiają wrażenie, jakby były nienaturalne. Moja konsultacja z pilotami dała taki ciekawy efekt, że wielu, no może nie wielu, kilku z nich powiedziało, że to było, że to jest jakby wypowiedź wygenerowana, czyli wrażenie właśnie tej sztuczności. Może posłuchajmy. A, nie wiem, czy to się uda włączyć. Nie, to chyba, czy tam pan może mi to włączyć, bo ja nie wiem, jak kliknąć na to. Pada komenda od kierownika samolądowania, że samolot jest w odległości 10 km i wchodzi w ścieżkę. Tak, to się ze mną zaczyna. Dziękuję. Tutaj przedstawiłam Państwu prezentację Millera, który sam nie dosłyszy, co tam zostało powiedziane. Nie jest w stanie rozróżnić 9 czy 10, które zostało powiedziane. Z wieży pada informacja, że jest, że na kursie i ścieżce 9 kilometrów. Miller dosłownie kilka sekund przedtem mówi 10. Ale to jest to tylko dowodzi jakości tego materiału, który nam przedstawił. Dalej, inny przykład, korespondencja związana z wykonywaniem trzeciego i czwartego zakrętu. Mamy komunikat z wieży, który to komunikat no, wskazuje, że należy wykonać ten zakręt, prawda? Pilot nasz, dowódca komunikuje, że wykonuje ten trzeci. Natomiast zaraz posłuchamy tego przykładu. Będę chciała zwrócić uwagę na różnicę w natężeniu dźwięku, który został nagrany. Dalej wejście w czwarty zakręt ma odwrotną kolejność, to znaczy najpierw pilot komunikuje, że wchodzi i dopiero wtedy ten kierujący z ziemi mówi, żeby wykonał właśnie ten czwarty zakręt, ale relacja głośności obu tych komunikatów jest taka sama. Tutaj będziemy słuchali takich właśnie czterech wypowiedzi, z tym, że od razu Państwa uprzedzam, że to, co mówi Rosjanin, jest bardzo głośne, natomiast trzeba mocno wytężyć uszy, żeby dosłyszeć to, co mówi dowódca i później przy tej informacji o trzecim zakręcie, o czwartym zakręcie jest tak samo, że dowódca mówi bardzo cicho, natomiast bardzo głośny jest komunikat z wieży, który przez Instytut Zena został odczytany jako właściwie no, to potwierdzenie no, tego zakrętu trzeciego. Natomiast my usłyszymy, że nic takiego tam nie słychać i ta wypowiedź jest nie tylko niewyraźna, ale nawet nie przypomina tego zwrotu, który tutaj jest podany. I teraz poproszę pana o pomoc. To są w ogóle kompletnie takie rzeczy zupełnie niezrozumiałe. Przy czym no właśnie ta zastanawiająca jest ta różnica poziomów nagrania, bo no można założyć, że
ten znakomicie nagrany radiowy kanał, jak to mówili Rosjanie, no w jakiś sposób, nie wiem, może się akurat coś stało z mikrofonem, że pilot, no kwestia wypowiadana przez pilota nie nagrała się porządnie, no ale w razie czego jeszcze jest ten zbiorczy mikrofon na wprost pilota. Więc zupełnie nieuzasadnione jest, dlaczego właśnie radio z ziemi jest bardzo głośne, a radio z samolotu jest ciche, albo mikrofon w kokpicie też nie nagrywa porządnie. Przejdźmy dalej. Kwestia maskowania. Występuje takie zjawisko w tym materiale, że po prostu dźwięki czy zdarzenia akustyczne, które zaszły w kokpicie, zostały nagrane, ale w jakimś momencie trudno powiedzieć, jak to się wydarzyło. One zostały ukryte wśród innych dźwięków. Bardzo dużą różnicę obserwujemy pomiędzy początkową częścią nagrania. To jest mniej więcej 8:20, tam akurat w tym przypadku 2 minuty. I dalszą częścią nagrania, zwłaszcza końcówki, gdzie no, nawet tutaj po tym sonogramie widać kolosalną różnicę. To, czego posłuchamy, to znowu będzie sytuacja taka, że jest parę słów tutaj na początku wypowiadanych w kokpicie. One są wprawdzie ciche, ale są zrozumiałe. Natomiast później mamy równoległe wypowiedzi. Wypowiedź z ziemi, bardzo wyraźną, ale jednocześnie bardzo dobrze słyszalne wypowiedzi drugiego pilota, dowódcy i technika pokładowego. To wszystko idzie równolegle, jedno drugiego nie zagłusza, wszystko jest słyszalne. Co się dzieje w końcówce nagrania, czy w drugiej części nagrania, od momentu, kiedy samolot przychodzi pod opiekę Smoleńska, czyli Korsarza? Otóż no tutaj mamy sygnał TAVS, prawda, Terrain Ahead, i następnie są jakieś tutaj wypowiedzi, ale my ich kompletnie nie rozumiemy, tego, co się tutaj dzieje. Wiemy, że ktoś coś mówi, ale nikt tego nie jest w stanie odczytać. Natomiast tutaj pod koniec są czytelne wypowiedzi dowódcy, drugiego pilota i nawigatora, ale są bardzo, bardzo ciche. Proszę bardzo. To jest właśnie jakość tego materiału. I teraz, proszę Państwa, są również w tym materiale to maskowanie. Jeden z pilotów określił tak, jakby po prostu był włączony cały czas jakiś wentylator i był nagrany w ten wentylator, który to wszystko przykrywa. I rzeczywiście mamy taki, o właśnie tutaj, to jest tutaj obraz 3,5 minuty nagrania. Widzimy, że prawie się nic nie dzieje, tu są jakieś kaszlnięcia, które dają wysokie takie, no powiedzmy, wyraźne efekty. Natomiast wszystko, co się dzieje w samolocie, znaczy w kokpicie, jest tutaj gdzieś ukryte, a my dostajemy taką tylko chmurę ładną. I posłuchajmy właśnie tylko kawałka pół sekundy, pół minuty. Tego typu odcinków, ja policzyłam tylko takie dłuższe odcinki, jest około 6 minut ogólnie w tym materiale, który ma 19 minut, czyli prawie 1/3 materiału, to jest właśnie coś takiego. Czyli wygląda na to, że nie ma załogi w kokpicie, a jeśli jest, to nic nie robi.
czy nagrania zawsze muszą być tej jakości. Otóż, proszę Państwa, znalazłam w internecie bardzo interesujące nagranie, też Tu-154, ja się na samolotach nie znam, nie wiem, co to znaczy B2, ale rozumiem, że to jest wariant niewiele zmieniający, a w każdym razie nie na tyle, żeby się zmieniły warunki akustyczne kokpitu. I jest to sytuacja, kiedy rejsowy samolot Malewu, rejs numer 262, ląduje w Tesalonikach. Sytuacja jest taka, że nie zostało wypuszczone podwozie. Samolot już ląduje i któryś z pilotów będących na ziemi widzi, że samolot ląduje bez podwozia i wzywa go do odejścia. Przez radio. Natychmiast jest reakcja pilota. No niestety nie zdąża całkowicie i samolot przeszorowuje brzuchem po pasie, a potem się unosi i odchodzi w górę, a potem czeka w górze, aż się uprzątnie lotnisko i na pustym lotnisku następnie ląduje bezpiecznie, nie ginie nikt i nikt nie jest ranny. Posłuchajmy, jak wygląda fragment nagrania z tego właśnie wydarzenia. Continue approach 526 to with the check in the UK. Malibu 262, wind 1080 degrees, 8 miles, clear to long runway 3. Pull around. Going around by F262. Going around approach, report left main runway 3. Malibu 262, go around now. Going around by F262. Widzimy, że jeżeli coś się dzieje, jest reakcja i jest również reakcja głosowa. Dlaczego nie ma reakcji w naszym kokpicie? Otóż, proszę Państwa, bardzo ciekawa rzecz. Kiedy spojrzymy, kiedy znajdujemy w materiale tym dźwiękowym, ale również materiale, który miał dostępny Instytut Ekspertyz Sądowych imienia Zena w Krakowie, otóż ostatnią wypowiedzią dowódcy jest wypowiedź, która się pojawiła 15,5 sekundy przed końcem nagrania, ponad 14 sekund przed końcem nagrania odzywa się drugi pilot, 9,3 sekundy nawigator, który do końca podaje, znaczy do 20 metrów podaje informacje, a technik pokładowy ostatni raz odzywa się przypuszczalnie, bo to jest tylko przypuszczenie najpóźniejszej jego wypowiedzi, ponad trzy minuty przed końcem nagrania. Jest to zastanawiające, zwłaszcza, że ostatnie fragmenty to są fragmenty, momenty, kiedy no, coś się w kokpicie prawdopodobnie dzieje. Co ciekawe, Instytut Zena stwierdził, że w miejscach odpowiadających godzinie 8.38, czyli no poprzedzającej krótko właśnie ostatnią wypowiedź technika, być może to jest przypadek, oraz od godziny 8.41.03 do końca nagrania zapisane są nieprawidłowo wygenerowane, to znaczy mają odmienny przebieg i długość znaczniki czasu, kanału czasowego, czyli tego kanału czwartego, co sprawia, znaczniki czasu, co sprawia, że musimy mieć sporą dozę no, rezerwy do tego, co zostało nam przedstawione. Uszkodzony znacznik czasowy, ten wcześniejszy, to jest właśnie w takim polu, powiedzmy, tego ogólnego szumu i informacji bez wartości. Tutaj jest właśnie ta wypowiedź technika pokładowego. Natomiast ten ostatni prawidłowy znacznik, który się pojawia, jest tutaj, w tym momencie, gdzie no tuż przedtem nastąpiło zderzenie z brzozą, tak zwane, Państwo wybaczą, że używam tego określenia, i
cały ten obszar od tego ostatniego znacznika w zasadzie powinniśmy swobodnie wykreślić, ponieważ jest bez wartości. Te znaczniki czasowe tutaj są no, nieodpowiednie. Jak do tej kwestii podchodzi Komisja Millera? Otóż petitem w przypisie rozdziału, w którym rozważa kwestie no, techniki nagrywania, petitem takim właśnie podaje się, że 4 błędne ciągi impulsów w końcowej fazie nagrania spowodowane były, i tu uwaga, zwłaszcza Państwo naukowcy, spowodowane były wystąpieniem wstrząsów w wyniku zderzenia samolotu z drzewem. W tym samym dokumencie, ale w jego głównej części podaje się parametry konstrukcji bloku, który ma chronić właśnie skrzynkę nagrywającą, urządzenie nagrywającą, i mamy tutaj obciążenie statyczne do 1000 kg siły, no więc bez komentarza to zostawmy. Co jeszcze tutaj nam powinno dać do myślenia? Otóż zweryfikowanie daty i czasu wykonania kopii nagrania jest możliwe dzięki tak zwanym przydźwiękom sieciowym, których danych nie zapisano, nie mamy danych, nie istnieje dane, jeśli chodzi o kopie wykonane, te pierwsze kopie wykonane jeszcze w kwietniu. Prawdopodobnie wszystkie inne są jakimiś tam ich pochodnymi. Jeżeli do tych pierwszych kopii nie mamy danych co do przydźwięku sieciowego, to wartość wszystkich następnych kopii jest, powiedziałabym, z punktu widzenia naukowego zerowa. I tak. Jeszcze na samo zakończenie tylko chciałam, żebyśmy posłuchali fragmentu nagrania. Otóż jest komenda, jest informacja 100 od nawigatora i decyzja, podkreślam, decyzja dowódcy, odchodzimy na drugie, po czym jest potwierdzenie tej decyzji, odchodzimy przez drugiego pilota. Bardzo proszę. Powtarzam. I tutaj w związku z tym chciałabym zauważyć, że nie ma w nagraniu następnych elementów, które powinny się pojawić, to znaczy wszystkie elementy procedury, którą piloci normalnie wykonują. W związku z tym bardzo dziwnie brzmi komunikat Naczelnej Prokuratury Wojskowej, która w ostatnich dniach podała informację, że podtrzymuje swoją ocenę dotyczącą przyczyn wydarzenia, a jedną z tych przyczyn było niewłaściwe działanie załogi, między innymi niewydanie komendy odejścia na drugie zejście. Jak Państwo przed chwilą sami usłyszeli, to jest nieprawda. Dziękuję bardzo. Dziękuję.